Drodzy Państwo, jak zapewne wiecie, już niedługo ruszają najlepsze rozgrywki na świecie. Zawodnicy się do nich przygotowują, no i wypadałoby też, żeby telewizje się do tych rozgrywek przygotowały. Na przykład takie kartofiska. Mam nadzieję, że w końcu będzie jakaś regularność na kanale. No i co? I w związku z tym sprawy mam dwie. Pierwsza jest taka, że już mniej więcej wiem, jakie mecze będę oglądał tej wiosny. Ale na pewno coś przeoczyłem. Jeśli ktoś ma jakąś sugestię, jakiego meczu nie można tej wiosny przegapić? Oczywiście chodzi o mecze w niższych ligach. Dlatego, bo na przykład są to derby, albo jakaś ostra rywalizacja. No, na pewno coś tam się znajdzie. Więc jak ktoś takie spotkania kojarzy, to proszę o wpis pod filmikiem. A sprawa numer dwa jest jeszcze bardziej poważna. Bo tak sobie pomyślałem, że może znajdzie się jakiś desperat, który chciałby wystąpić gdziekolwiek i chciałby na przykład wystąpić na kartofliskach. W charakterze eksperta, o. Zrobimy sobie nabór na ekspertów. Pewnie się nikt nie zgłosi, ale jakby ktoś chciał, to niech weźmie do łapy telefon i nagra jakieś swoje ględzenie tam przez 10-15 sekund, jakakolwiek historyjka, mini historyjka, żarcik. Najlepiej, jakby to była historyjka dotycząca spotkań niższych lig, ale niekoniecznie, może to być dowolna historia, tak zwana historia nie z tej ziemi. No jak już nagracie, to prześlijcie to wasze dzieło na adres rzeźniki@doboju.pl albo na kartofliskowego fejsa. Tam też to będę odczytywał. No i dopiszcie, w których rejonach w ogóle się poruszacie, gdzie chodzicie na mecze. Gdzie chcielibyście się światu zaprezentować przy okazji jakiego spotkania? No i to tyle chyba. Sprawa numer jeden mecze, sprawa numer dwa eksperci. I co? No i niech ruszają wreszcie te rozgrywki, no. Ile można czekać?